Jeden z widzów, Cichy Ninja, poprosił mnie, abym poruszyła temat aklimatyzacji kota w nowym domu. Zaprosiłam więc do współpracy behawiorystę, Dorotę Dębską, aby przybliżyć Wam ten temat. Nie będzie dla nikogo niespodzianką, że o to, aby kot poczuł się u nas dobrze, powinniśmy zadbać już przed jego przyjazdem. Bardzo ważną kwestią jest zadbanie o to, by kot był w naszym domu przede wszystkim bezpieczny. Mowa tu nie tylko o oczywistych oczywistościach, takich jak zabezpieczenie siatką balkonów i okien, które zamierzamy otwierać przy kocie na oścież, oraz opatrzenie specjalną kratką tych, które będziemy tylko uchylać. Pamiętajmy też, by upewnić się, że rośliny, które zdobią nasz dom, nie są trujące dla kota. W takim samym celu przyjrzyjmy się domowej chemii, której będziemy używać na powierzchniach, do których kot będzie miał dostęp. Niebezpieczne dla małego kociaka mogą być również wszelkiego rodzaju zwisające sznurki, kable, rzeczy, które można łatwo na siebie strącić i zakamarki, w których kot może się zaklinować. Dobrym sposobem na sprawdzenie, czy nic nam nie umknęło, jest położenie się w różnych miejscach na podłodze i obejrzenie domu z perspektywy kota. W ten sposób łatwiej jest dostrzec potencjalne niebezpieczeństwa. Pamiętajmy też, by zawczasu skompletować wyprawkę, tak żeby kot po przyjeździe do naszego domu miał już wszystko, czego potrzebuje. Drapak, kuwetę, miseczki, miejsce do spania i zabawki. Jeśli jest taka możliwość, dobrze jest poprosić o legowisko lub kocyk z domu, z którego zabieramy kota. Kot prawdopodobnie będzie czuł się pewniej, mogąc odpoczywać w miejscu, które pachnie znajomo. Dobrze jest też upewnić się, jakiej kuwety używał kot w poprzednim miejscu zamieszkania i przynajmniej na początku używać podobnej. Jeśli na przykład była to kuweta odkryta, na początek nie kupujmy raczej krytej kuwety z klapką, a jeśli już się na nią zdecydujemy, w pierwszych dniach kota w nowym domu zrezygnujmy z pokrywy. Jeśli w naszym domu ma zamieszkać mały kociak, to upewnijmy się, że z każdego miejsca ma wystarczająco blisko do kuwety. Jeśli nasz dom lub mieszkanie ma duży metraż, dobrze jest postawić więcej niż jedną kuwetę. W domu warto pomyśleć o przynajmniej jednej kuwecie na każdym poziomie. Unikniemy w ten sposób przykrych niespodzianek wynikających z tego, że kociak zgubił się w drodze do kuwety lub po prostu nie zdążył do niej dobiec. Warto jest upewnić się, jakiego żwirku kot używał w poprzednim miejscu pobytu i od takiego zacząć. Jeśli rodzaj żwirku nam nie odpowiada, na jego zmianę przyjdzie czas później, gdy kot poczuje się już u nas jak u siebie. To samo tyczy się pożywienia, które jadł kot w poprzednim domu. Zmiana otoczenia to duże przeżycie dla większości kotów, dlatego warto wstrzymać się ze zmianą diety do czasu, aż proces aklimatyzacji się zakończy. Jeśli się z tym pospieszymy, kocie organizm może zareagować biegunką lub wymiotami. Pamiętajmy, że kot w pierwszej dobie może nie mieć ochoty na jedzenie lub korzystanie z kuwety. Może oddawać się tym czynnościom rzadko lub nawet wcale. Nie jest to powód do niepokoju ani do wizyty z kotem u weterynarza. Jest to normalna reakcja na zmianę otoczenia. Kot zacznie jeść i wypróżniać się regularnie, kiedy oswoi się z nową sytuacją. Choć wiele osób zaleca wizytę kontrolną u weterynarza zaraz po przyjeździe kota do nowego domu, to pamiętajmy, że ma to swoje minusy. Dla kota jest to kolejna zmiana otoczenia i wystawienie na sytuację, która dla wielu zwierząt jest bardzo stresująca. A pamiętajmy, że kot, który niedawno zmienił dom, może mieć obniżoną odporność i być bardziej podatny na choroby, z którymi zetknie się w poczekalni gabinetu. Jeśli zależy nam na wizycie kontrolnej u weterynarza, zastanówmy się, czy możemy poprosić osobę, od której bierzemy kota, by zabrała go na kontrolę przed jego przekazaniem. Dobrą alternatywą jest też zamówienie u weterynarza wizyty domowej. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, takie jak czesanie, przecinanie pazurków i tym podobne, również w miarę możliwości odłóżmy do czasu, aż kot poczuje się pewniej. Zanim zaopatrzymy się w zabawki, spróbujmy dowiedzieć się, jakie kot lubi. Zwróćmy też uwagę na to, by znalazły się wśród nich zarówno zabawki, którymi będziemy mogli bawić się z kotem, by wzbudzić jego sympatię, na przykład wędki, oraz zabawki, którymi kot będzie mógł bawić się sam, by od początku uczył się radzić sobie z nadmiarem energii i nudą. Po przyjeździe kota pozwólmy, by zwiedzał nowe miejsce we własnym tempie. Pamiętajmy jednak, by wskazać mu, gdzie stoją najbliższe miseczki, kuweta i drapak. W pierwszych dniach w nowym domu zapewnimy kotu spokój. Dopóki nie zobaczymy, że się zadomowił, powstrzymajmy się przed spraszaniem tłumów gości, by pochwalić się nowym domownikiem. Jeśli kot jest zestresowany, wycofany, nie zmuszajmy go do interakcji i zabawy oraz nie przytulajmy na siłę. A jeśli zaszyje się w jakimś zakamarku, pozwólmy, by sam zdecydował, kiedy poczuje się na tyle pewnie, by wyjść. Pamiętajmy jednocześnie, by od początku być konsekwentnym i nie godzić się na zachowania kociątka, które będą nam przeszkadzały u dorosłego kota. Jeśli na początku pozwolimy kotu atakować ręce albo wchodzić na stół, a potem będziemy tego zabraniać, kot będzie się czuł zdezorientowany i trudno go będzie tego oduczyć. Wiele osób decyduje się na urlop w pierwszych dniach pobytu kota w nowym domu, by nacieszyć się nowym podopiecznym i czuwać nad jego poprawną aklimatyzacją. W takim wypadku pamiętajmy, by drugiego lub trzeciego dnia zacząć wychodzić z domu na godzinę lub dwie, a w kolejnych na dłużej, by kociak przyzwyczaił się, że jego ludzie znikają na kilka godzin, ale potem wracają. Na dzisiaj to już wszystko, ale pamiętajcie, że jeśli jest temat, który waszym zdaniem powinnam poruszyć, tak jak to zrobił Cichy Ninja, możecie zasugerować mi go w komentarzu. Nie zapomnijcie pozostawić subskrypcji, by nie przegapić filmów na tematy, na które czekacie.